Bardzo fajne wieże. Wypuszczają dym. Te dwie z przodu nie. Gluty zachodziły sobie z głowy. Kiedy będzie kolejny odcinek? 6. odcinek z tej oto serii. Cześć! Ja jestem Michel SMS7 i zapraszam was ponownie na serię z gry World of Goo w rozdziale 3. Mały trybik wielkiej machiny. Skończyliśmy właśnie przy tamie i właśnie przechodzimy do owiniętego palca aż do eksplozji głowy. Właściwy trybik w machinie. Właściwy już? Już oryginalny? No nie proszę, no proszę was, dobra. To muszą być roboty, które zbudowały tę fabrykę. Myślałem, że oddali je na złom lata temu. Zobacz! Jestem ocalał! Jest taki słodki! Tylko, że rura jest tuż za jego głową. Cóż? Ewolucji nie da się zatrzymać! Artysta Marasz. Dobra. Ściszę sobie trochę ten głos. I mamy ogień, a w środku mamy kolczastą głowę, która się obraca. Naszym zadaniem będzie polegać na tak zwanym zrobienie takiej wielkiej platformy mostowej nadprzyrodzonej pożarowej, która będzie się skupiać tylko i wyłącznie na pożarze. A to znaczy, żeby po prostu unikać tych dwóch z boku. Ale dlaczego robimy taki łuk? Because ta głowa, która się rusza, posiada kolce. Dlatego nie chcemy, żeby się nadziały. To był tylko przykład. Okej. Śpiąca bomba. I jakiś glutek, ale dobra. Lepkie bomby miały zostać zdelegalizowane. Są bardzo niebezpieczne. Przyklejają się do każdej powierzchni. Całe szczęście, że śpi przestrzegający prawa artysta malarz. Trochę jak wersja tak zwanej kolczatki na jeszki, która oczywiście była w poprzednim odcinku 2 razy i nigdy się nie pojawi. RIP. Zrobimy takie coś. RIP. Kolczatka. A narodził się bomba. Narodziła się bomba. Dobra. Skupmy się tylko na tym jednym, żeby wreszcie nie spowodować... O takie coś. Jest dobrze. Okej. Tylko, że to się bardzo się wychyla na ten. O, właśnie o tym mówiłem. Że bardzo wychyla się naprzód. Nie mogę tego zrobić. Będę musiał to jakoś zrobić tak w kompromitywny sposób. Ale jak? To już... prawie 6 mm... i prawie niż na oczach moich już... się zdekautowało. Jak to zrobić? Będę musiał chyba zrobić takie coś, bo nie ma inna chyba... innej rady, no... Coś to się trzyma, ale... O nie! Od nowa! Tak nie może być! Właściwy trybik w machinie! No właśnie widzę, kiedy to jest właściwy. Jak to jest niewykonywanie poleceń. Zrobimy takie coś... Bardziej taki zmodyfikowany proces. Okej. Dobra. Taka wieża może jedna wystarczyć. Ale nie chcę, żeby... to by się jakoś tako się wykrzywiło, więc robimy jeszcze na tym oto poziomie. Okej. No może jeszcze... taki jeden. Może trochę takie marnotrawstwo, ale sorki, ale to nie moja wina. Tak już zostało zrobione.
To jest właśnie życie naszych glutów. Przy kolcach nie ma jaj. Dobra. Teraz zrobimy tak. Damy tego gluta tutaj. Podporządkujemy to przez pewien rozdział Archimedesa, który potem rozmieli się z Thalesem i którą mogli sobie spokojnie wydać na C. To już jest niewłaściwe prawo wyboru. Dobra, coś takiego, coś trochę wyżej, ale niech to będzie takie grubsze, żeby to się trzymało. Udało nam się. O, teraz tak. Teraz gdzie tutaj by zrobić? Na pewno nie tutaj. O nie. Wszystkie tutaj, o nie! Siekiwa! Co za mały skurwysyn, tutaj ten, tak siekiwa, o nie! To już jest sporo maństwo, szybko! Atakuj! Szybko ruch! Dobrze, oddzielona sprawa! Dobra. Sytuacja opanowana. Kilka centymetrów i już po wszystkim. Niech wchodzą. Niech załatwią swoje potrzeby. Jeszcze tylko dwie sprawy do załatwienia. To już całkiem się kiwa jak jakiś, nie wiem, typ jakiegoś zegarmistrza, który tym nie jest. Cztery, 36 plus 32 64 3 3. Do kibla spuszczamy i mamy przeznaczenie pożarowe. Łamigłówkowa przygoda. Dwie bomby. Śpiące kuleczki różowiaste. O Jezus. Przypomnijcie sobie drugi odcinek na temat tego właśnie, tej wielkiej rozpadliny, ale cóż. Ten zapach wypala oczy. Na szczęście mnie tu nie ma. Na tym świetniku. W świetnisku muszą być składowane śmieci i niszczone dowody z całej wyspy. Sądząc po ich ilości, można przypuszczać, że zbliża się premiera produktu. Artysta-malarz. Te zbocza stały się bardzo lepkie, po czym jak przez lata ściekały po nich odpady. Artysta-malarz. To tyle? No cóż. Skoro to ma być łamigłówkowa przygoda, no to zrobimy tak, że na dole będą te oto zwane zapalniki. A na górze będą te oto albinosy. Ale źle jakoś to zacząłem. Może dobrze zacząłem? Tylko że nie mają tak zwanych świetlików, to jest wielki minus. Może się nie utrzymać. Zależy jak tutaj zrobimy. Bo może tak być, że nie wypali to. Okej. No się kiwa. Dobra, dajemy jeszcze. Okej, powoli. No. Jeszcze trochę. Nie. To musi być. Chwilowo. Jeszcze taki myk i już po sprawie. Tylko jeszcze trzeba zrobić takie coś.
I cała konstrukcja została zrobiona i dodana. Teraz tak. Tak. Ta bomba wydaje niby taki dźwięk jakby zabójstwa klotów. Ale rzeczywiście się klei, no. To jest potwierdzone. To jest nowa wersja kolczatków, które się pojawiły. No dobra, teraz jak tutaj zrobić? Teraz dajemy to na dół. Jebut! O Jezu! Się palą! Dopiero teraz te świetliki się pojawiły? Czemu tak? To niesprawiedliwe! Kapim! Okej. Już to lecą. Zobaczmy na ich przejście. Ich usteczka fajnie lecą, no dobra, dobra. Teraz mieszanka tych. Ty jak, ten poleciał? Też tu nie kwicz, okej? Chodźcie, 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 chodźcie! I lećcie! Kontynuujmy! Zdaje się, że to chyba będzie krótki odcinek, bo to już będzie koniec tak zwanego rozdziału. Zosier! 12, 16, plus 4, 31, 3,29 i Zosier. Myślałem, że to nie będzie szansy na tak zwany ruch stylistyczny. Ale flaga jakaś jest. Cztery flagi w tym świecie, zatem premiera produktu! Jej! Szczęśliwego nowego roku! A my mamy tym razem niedługo Halloween! Cóż, lecimy z koksem. Szczęśliwego nowego roku! Ostatnie z gutów nie zdawały sobie sprawy, jak to w każdym epizodzie ostatecznym, że były częścią premiery nowego produktu światowej korporacji GLUT, transmitowanej na żywo na całym świecie. Jak napisano w kolorowej ulotce, ów produkt ma na zawsze zmienić losy świata. Cii. Już za chwilkę zaprezentowany zostanie nowy produkt Z światowej korporacji GLUT. Do zobaczenia po premierze, artysta malarz. A co ty tam dobrego chcesz wiedzieć? Dobra. Chodźcie. Lećcie. Normalnie pierdzą, no. To już jest czysty olej. No cóż. To tylko ta jedna tabliczka została. To jest ta cała fabryka. Fabryka, że aż nie mogę. Teraz robimy wielki zamach na... Co tu się zacina, halo, halo? Co tu troszeczkę się zacina, halo, halo? No dobra, ale... Zrobmy... Dobra. Wszystko opanowane. Już nie ma żadnych errorów, nie ma żadnych tego. Po prostu mamy mamy reakcję tak zwanych zapalników. A już widzę te części rozłamu. Wcześniej tych części nie widziałem, no. Jebut, jebut, kaput, kaput, jebut, kaput, jebut, kaput. Jaka lufa. Z. A nie Y! A nie M? Jak Michał? Jak Michel? Jeszcze 7-7? Się zatrzymał. Co za platformowa coś. O nie! Się zatrzymał. Co za kreska. Wszyscy się patrzą, a ten ma otwartą buzię. Kapim! Isru! Nowa planeta księżycowa. Co to jest?
To spada. Ale wiruje jak UFO. Przestraszyły się słowa UFO. O nie! O nie! 3D. Się włoną się w to cacko. Gratulacje! Świat Grutów jest teraz w 3D. Witamy w trzecim wymiarze. Twój przyjaciel, światowa korporacja Grut. Uwaga! Wygląda na to, że nie jesteś skomplikowany z tym światem. Skontaktuj się z wsparciem technicznym poprzez Infostradę. Koniec rozdziału trzeciego. Oh my gosh. Co tutaj teraz się pozmieniało? Moja wirtualna światowa korporacja Glut. To tutaj nowego. Wersja beta. Nie ma już tego drugiego czegoś, tego tej drugiej. O Jezus, tej drugiej. No wiecie, tej drugiej tabliczki, więc to jest to. Witaj w mojej wirtualnej światowej korporacji Grut zwanej Kibel. To jedna z tych nowych antywirusowych kampanii reklamowych. Menadżerowie twierdzą, że to teraz kręci wszystkie dzieciaki. Podobno pewnego dnia będziesz mógł stworzyć własny awatar. Taką cyfrową kopię z siebie. I kupować przez internet wirtualne czapki i buty. I rozmawiać z awatarami innych ludzi o różnych rzeczach, jak na przykład nowych wirtualnych ubraniach oraz nowych produktach światowej korporacji Glut, czyli Kibel. Zwitamy w wirtualnej rzeczywistości. Najlepszej rzeczywistości ze wszystkich. Online'owy artysta malarz. Ta wiadomość została dostarczona przez system w Gmailce. Lol. No nieźle. Nieźle tutaj się zrobiło. Tak coś. Elo ziomeczki, ja jestem World of Golf Comparison i żegnam was właśnie w tym odcineczku. Bardzo fajnie było, ale teraz już wasz Michel, Mr. Seven musi niestety opuścić właśnie ten odcinek, bo to już jest jego pora. A wszystkie dzieci... Tak się zgadza, że tak. O Jezu, jesteśmy zadowolone, że wreszcie jesteśmy tutaj. Do zobaczenia i cześć! Ziomeczki, jeżeli podobał ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę. To bardzo motywuje tego, żebyście po prostu mieli oczywiście świadomość tego, jakim jesteśmy. 1 000 000 000 na 10. 100 milionów na 10. Fajnie. Bardzo dziękuję. Ja też opiniuję właśnie moją sprawę jako najlepszą. Marcinie, też cię pozdrawiam. Ciao!